Nie kręć. No. Początek wyprawy, nie? Zobaczymy, co będzie później. Czy ktoś jeszcze ma dojechać? Tak, tak. Pierwsza zasada nurkowania na morzu to jest to, że wasz skipper zrzuca was przed bojką z prądem. Więc wy prąd was zanosi na bojkę. Jak się nie złapiecie, to was zniesie. Jeżeli nurkujecie, podstawą na morzu w ogóle jest taką, że schodzicie po bojce. Jak jest bojka, to schodzicie po bojce. Jakbyście zobaczyli, jak schodzi linia, to jak jest obciążenie rzucone na dno, czyli świniak, bo linia idzie w tym kierunku, bo bojkę ciągnie prąd cały czas. Jeżeli wy schodzicie za bojką, albo będziecie schodzić za bojką, to życie do linii nie dotkniecie, bo wy się oddalacie, bo prąd też was będzie znosił w dół. Jeżeli jest bardzo, to teraz nie było w ogóle prądu. Ale zdarzało się, że mieliśmy taki prąd, że człowiek miał, ręce go bolało, bo się tak trzymał bojki, tak ciągnął prąd. Więc żeby was nie wyniosło na morze, albo że panie Boże się pogubili w ogóle wszyscy, pamiętajcie, krupą przy bojce sprawdzacie się i schodzicie razem, po prostu trzymając się liny w dół. Okay? Jeżeli was jest za dużo, niech zejdzie dwóch na 3 metry i zaczeka na resztę. I po prostu schodzicie wszyscy razem. Dobra? Dobra. I pamiętajcie, jak odpływacie od wraku, skupicie się od wraku, pierwszą rzecz, którą robicie, to jest jaka? Szukamy bawiego. Z minuty i wypływamy. Nie, puszczasz bojkę. To jest najważniejsza rzecz, słuchajcie. Po pierwsze, byliśmy przy wpływie do portu. Duży statek płynąć, bo was wciągnęło. Albo mógł wam szybko zrobić. Albo on mógł wam szybko, jakby was wrzucił. Straciłbyś panowanie na odpływalności, która zrzucicie. Zawsze odpływacie od braku, zniesie was, bo odpuszczacie bojkę. Tak? Trzymacie się bojki. Jeżeli się kupicie w parach, trzymacie się w parach, każda para puszcza bojkę. Wtedy się możecie porozpływać prąd, bo zniesie i jest fajna zabawa w prądzie, tak? Czy ten wykład jest jakiś płatny, czy to jest tak darmowo? Właśnie zobaczyłeś kamerę, nie? Dobry. 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 Ja do przodu, małymi kroczkami, regularnie.
Panie reżyserze. Pozdrowienia dla mamy, dla taty i wszystkich, którzy mnie znają. A też to było z uczciwymi.